Alba Dolny Śląsk. Zmieniamy świat na lepsze. Segregacja odpadów sprzyja ograniczeniu opłat ponoszonych za unieszkodliwianie odpadów. Nasze pojemniki do segregacji odpadów ustawione są na terenie następujących gmin. Wałbrzych 512 pojemników, Szczawno-Zdrój 33 pojemniki, Głuszyca 30 pojemników, Walim 86 pojemników, Jedlina-Zdrój 30 pojemników oraz Boguszów-Gorce 6 pojemników. Odpady trafiają do specjalnych pojemników. Niebieskich przeznaczonych do zbiórki papieru i tektury, żółtych, do których trafia plastik oraz zielonych lub białych przeznaczonych na szkło. Do pojemników na szkło wrzucamy przede wszystkim opakowania po napojach z podziałem na szkło białe i kolorowe. Nie wrzucamy opakowań z zawartością, elementów z porcelany, z porcelitu oraz nie wrzucamy szkła okiennego, który jest zupełnie innym rodzajem materiału niż szkło stosowane do produkcji butelek. Odzyskując szkło tylko z jednej butelki, można zaoszczędzić tyle energii, ile zużyłaby 100-watowa żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny. Szkło nie może ulec rozkładowi, może natomiast być przetwarzane nieograniczoną ilość razy.